Chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić swoimi doświadczeniami i powiedzieć Wam, dlaczego wierzę Jezusowi. Od dziecka chodziłem do kościoła, chodzę nadal i od kiedy zacząłem rozumieć to, co w kościele jest mówione, zawsze mi się bardzo podobała i do dzisiaj jestem zafascynowany Księgą Daniela. Nie tylko dlatego, że to jest mój imiennik, ale ze względu na rzeczy, które w tej księdze zostały opisane. Od najmłodszych lat fascynowały mnie proroctwa, historia i bardzo działało to na moją wyobraźnię, kiedy czytałem o śnie Nebukadnezara, o posągu, który przedstawia historię świata, o kamieniu, który ten posąg rozbił, czy też o zwierzętach, bestiach, które są przedstawione w 7 rozdziale tej księgi. Zawsze mnie to fascynowało, bardzo chętnie słuchałem różnych kazań, wykładów na ten temat, czytałem książki i pamiętam taki moment, kiedy będąc na studiach, zacząłem się zastanawiać tak troszeczkę już głębiej nad całą tą kwestią. Wiecie, osoby, które przychodzą do kościoła dlatego, że w pewnym momencie usłyszały słowo prawdy, mają taki moment, kiedy zastanawiają się nad tym i podejmują pewną decyzję, prawda? Natomiast ja, będąc w kościele od dziecka, takiego momentu nie miałem w swoim życiu. Ale każdy przeżywa w pewnym okresie swojego życia taką chwilę, kiedy zastanawia się, czy to, co od dziecka było mu wpajane, to jest prawda. Czy to, co usłyszał, jest zgodne z rzeczywistością. Ja pamiętam, kiedy byłem na studiach, był to początek lat 90. Był to okres taki, kiedy jeszcze w naszym kraju nie było dostępnych książek, tak jak mamy to teraz. Kiedy książki, które były potrzebne, podręczniki, nie tylko podręczniki, trzeba było zdobywać. I pamiętam, kiedy w Krakowie studiowałem, kiedy wychodziłem z wykładów, gdy miałem jakieś przerwy, to nie tylko ja, ale większość moich kolegów, koleżanek, mieliśmy taki zwyczaj, że pielgrzymowaliśmy do tej głównej księgarni naukowej, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma jakichś nowości, jakichś podręczników, które są nam potrzebne w nauce. Dlatego, że jeszcze wtedy nie były one wydawane w tych takich dużych nakładach i zdarzało się, że gdy pojawiły się w księgarniach, dosyć szybko znikały. Także każdego praktycznie dnia, jak miałem wolną chwilę, szedłem do tej księgarni. Z reguły patrzyłem zawsze na stoisko z książkami tam w dziale prawnym, a czasami jak miałem więcej czasu, gdy mogłem sobie na to pozwolić, to sobie przechodziłem przez inne działy, patrząc na inne książki, na inne pozycje. Często zaglądałem na dział teologiczny i pamiętam, jak dziś, pewnego dnia zobaczyłem tam książkę. Nie pamiętam teraz tytułu, nie pamiętam autora, wiem tylko, że był to jakiś profesor, zakonnik, teolog, który napisał książkę, coś w stylu wstępu do Pisma Świętego. Była to książka, która opisywała wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, kiedy zostały napisane, w jakich okolicznościach, przez kogo i tak dalej. Zaciekawiła mnie ta książka, sięgnąłem po nią i otworzyłem sobie na rozdziale oczywiście opisującym Księgę Daniela. No i zacząłem czytać to, co w tej książce zostało napisane. I wiecie, byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony, no ale faktycznie ten opis, który tam przeczytałem, odpowiada temu, co zdecydowana większość teologów do dzisiaj uważa na temat Księgi Daniela. Tak jak wam wspomniałem, nie pamiętam tytułu tej książki ani autora. To, co przeczytałem, nie spodobało mi się. Odłożyłem tą książkę, nie zdecydowałem się, żeby ją kupić. Ale kiedy przygotowywałem tę prezentację, wpisałem sobie w wyszukiwarce w internecie Księga Daniela i znalazłem treści prawie że identyczne z tym, co przeczytałem w tamtej książce. Chcę wam przeczytać teraz
pewien fragment. Co bardziej prawdopodobne, za Ptolemeuszów, gdy pamięć o czasach niewoli babilońskiej już się zatarła, powstały opowiadania przedstawiające karierę żydowskiego mędrca na dworze pogańskich władców, niebezpieczeństwa, na jakie był wystawiony, i ratunek w Bogu. Natomiast pomiędzy 167 a 164 rokiem, w okresie prześladowań Żydów ze strony Antiocha IV Epifanesa, powstały wizje głoszące kres wszelkich pogańskich królestw i nastanie Królestwa Bożego. Jakie znaczenie ma ten tekst, który teraz przeczytałem? Wiecie, ja od dziecka byłem przekonany, że Księgę Daniela kto napisał? Daniel. Kiedy ją napisał? No w czasie swojego życia, czyli druga połowa VI wieku przed naszą erą i początek tego wieku, prawda? Natomiast tutaj otwieram książkę napisaną przez profesora teologii, człowieka, który zawodowo trudni się badaniem Pisma Świętego, badaniem okoliczności, w jakich Pismo Święte powstało. No i czytam, że Księgę Daniela napisał ktoś, do końca nie wiadomo kto, kilkaset lat po tym, jak opisane są wydarzenia, które w Księdze Daniela znajdujemy, że pewne fragmenty tej księgi to zostały tak naprawdę napisane w II wieku przed naszą erą, czyli około 400 lat po tym, kiedy według Księgi Daniela się wydarzyły. Zacząłem się zastanawiać nad tą kwestią. Pamiętam, jak siadłem później po zajęciach do autobusu, pojechałem na mieszkanie i się zastanawiałem nad tym. I myślałem o tym, co przeczytałem. Było to dla mnie takim dużym wyzwaniem. No bo jeżeli naprawdę Księgi Daniela nie napisał Daniel, to dla mnie to jest oszustwo. Jak w Piśmie Świętym, jak w Biblii może znaleźć się księga, która jest tak naprawdę oszustwem? Jeżeli ja czytam takie wyrażenia, że ja, Daniel, miałem widzenie, ja, Daniel, opisałem to i tak dalej, a tutaj okazuje się, że tego nie napisał Daniel, to znaczy, że temu nie można zaufać. I myślałem nad tym do wieczora. Wieczorem przyszła mi do głowy taka myśl. Zakładając, że faktycznie Księga Daniela została napisana dopiero w połowie II wieku przed naszą erą, czyli te lata 160-150 przed naszą erą, to w Księdze Daniela jest zawarte pewne proroctwo, które wskazuje na pewne wydarzenia, które miały się wydarzyć później. Bo wiecie, kiedy czytamy sen Nebukadnezara o posągu, głowa ze złota, czyli Babilon, potem ramiona i piersi ze srebra, czyli Medopersja, Grecja przedstawiona jako biodra z brązu, z miedzi, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to, gdyby było opisane w II wieku przed naszą erą, to by było opisane z perspektywy historycznej, że to już dawno się wydarzyło. Że wszystkie te wydarzenia były znane autorowi z przekazów historycznych. Ale jest proroctwo, proroctwo, które mówi o pewnych wydarzeniach, jakie miały miejsce na początku naszej ery. Czyli prawie 200 lat po tym, jak teolodzy datują powstanie Księgi Daniela. Jest to proroctwo, które jest fragmentem dłuższego proroctwa o 2300 wieczorach i porankach z 8 rozdziału Daniela, a zapisane jest w 9 rozdziale. Jest to proroctwo o 70 tygodniach. Przeczytajmy sobie te teksty. Dokądże to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie, i święte usługi i wojsko na podeptanie podane będzie. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. A w 9 rozdziale mamy proroctwo o 70 tygodniach. Akurat dzisiaj nie będziemy rozważali dokładnie tych proroctw. Ja tylko wspomnę, że kontekst 9 rozdziału
i słowa, jakie tam są użyte, wskazują, że te 70 tygodni jest częścią 2300 wieczorów i poranków. 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zagładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, na pomazanie świętego świętych. Przetoż wiedz i zrozum, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu, aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7. Potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. Po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Wszakże wzmocni przymierze wielu im w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. Jest to proroctwo, które odnosi się do pewnych określonych dat, które są w nim wskazane. Tak jak mówiłem, nie mamy dzisiaj akurat zamysłu, aby dokładnie to proroctwo przestudiować. Być może będzie okazja innym razem, ale chciałbym wam wskazać na pewną rzecz. Proroctwo o 70 tygodniach, które datujemy od roku 457 przed naszą erą, czyli od wydania dekretu przez króla perskiego Artakserksesa o przywróceniu znaczenia Jerozolimy jako miasta, w którym znajduje się ośrodek administracyjny, sądowy, o odbudowie murów Jerozolimy i tak dalej. Od 457 roku datujemy ten okres czasu 70 tygodni, czyli 490 dni proroczych, a znamy zasadę proroczą, że jeden dzień oznacza jeden rok, czyli 490 lat. Zgodnie z tym proroctwem zostało przepowiedziane, że Mesjasz rozpocznie swoją służbę w roku 27 naszej ery, a zostanie zabity, czyli zniesie ofiary palone i śniedne w połowie ostatniego tygodnia, czyli w połowie ostatniego okresu siedmioletniego, czyli w 31 roku naszej ery. I wiecie, wtedy, kiedy siedziałem sobie wieczorem w moim mieszkaniu i myślałem o tym, co przeczytałem w tej książce w księgarni, przyszła mi do głowy właśnie myśl o tym proroctwie. I o tym, że nawet gdyby przyjąć, że to, co napisał ten teolog, jest prawdą, to w księdze Daniela znalazło się proroctwo, które bardzo dokładnie się wypełniło według tamtego założenia z tej książki około 200 lat po tym, jak zostało spisane. I doszedłem do takiego zrozumienia, że żaden człowiek nie mógł tego sam od siebie napisać. Żaden człowiek nie mógł, nie będąc natchniony przez Boga, przepowiedzieć tych wydarzeń o Mesjaszu, o Jego śmierci, o Jego służbie, jeżeli nie dostał tej wiedzy od naszego Boga. I wiecie, tak mogę przypomnieć tą sytuację, kiedy apostołowie zostali postawieni przed Sanhedrynem, gdzie kapłani zabronili im dalej opowiadać o Panu Jezusie. Oni wtedy powiedzieli takie znamienne słowa. Bardziej godzi się słuchać Boga niż ludzi. Ja wtedy tak zastanawiałem się wieczorem i doszedłem do tego wniosku, że na pewno te proroctwa podchodzą od Pana Boga. Dlatego, że żaden człowiek nie mógł tak precyzyjnie przepowiedzieć, kiedy Mesjasz zginie, kiedy Pan Jezus zawiśnie na krzyżu. Nie mógł przepowiedzieć, kiedy rozpocznie swoją publiczną służbę, że będzie to w 27 roku naszej ery. Więc to proroctwo musi pochodzić od Pana Boga. I doszedłem wtedy do takiego wniosku, że jeżeli to proroctwo pochodzi od Pana Boga, to tam nie może być ani jednego słowa fałszu. Czyli, że tą księgę musiał napisać Daniel, który był urzędnikiem na dworze królów babilońskich, a potem na dworze perskim.
że to, co przeczytałem w tej książce znalezionej w księgarni, tak naprawdę jest tylko wymysłem i fantazją, a nie naukowym przedstawieniem faktów. Nie wiem, czy pamiętacie teraz ten tekst, który na samym wstępie był czytany z księgi proroka, z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, 11 rozdział i 6 wiersz. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Wiecie, upłynął jakiś okres czasu i Pan Bóg dał mi nagrodę za to, że wtedy te moje przemyślenia właśnie w ten sposób przebiegały. Jaką? Miałem okazję być w Londynie, a moim marzeniem było zwiedzić Muzeum Brytyjskie i zobaczyć te eksponaty, które się tam znajdują, przywiezione z Iraku, z Iranu, z Bliskiego Wschodu. Przedmioty, które pamiętają czasy między innymi Nebukadnezara, Daniela, Cyrusa. Widziałem tam na przykład kronikę Nabopolazara. Nabopolazara, który był ojcem Nebukadnezara, opisującą początki panowania Nabopolazara, a później jego syna Nebukadnezara. Cylinder, który też zawiera kronikę historyczną wydarzeń panującego Nabopolazara. Historia, która jest opowiedziana, potwierdza to, co zostało napisane na początku Księgi Daniela, gdzie jest mowa o oblężeniu Jerozolimy przez Nebukadnezara, który wówczas jeszcze był księciem Babilonu, następcą tronu. Na samym początku Księgi Daniela czytamy, że w trzecim roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. Babilon w tamtym czasie był potężnym miastem. Tak naprawdę wtedy, w 605 roku przed naszą erą, dopiero zaczynał rozkwitać. Największy blask przydał mu król Nebukadnezar. Król Nebukadnezar, który wybudował mnóstwo budowli służących dla niego, dla jego administracji, dla kapłanów, dla ludu. A bardzo często, budując jakąkolwiek budowlę, w węgłach tej budowli zamurowywano cylindry wykonane z gliny, pokryte pismem klinowym. Cylindry, na których były opisane cele wybudowania danej budowli, osoba fundatora, jego czyny, jego chwała i tak dalej. Jest wiele takich cylindrów, które opiewają czyny budowlane właśnie króla Nebukadnezara. Jednym z najsłynniejszych budynków, jaki rozkazał wznieść, to były wiszące ogrody. My nazywamy je teraz bardzo często wiszącymi ogrodami Semiramidy, ale tak naprawdę były to ogrody, które Nebukadnezar rozkazał wznieść dla swojej małżonki, która pochodziła z górzystych terenów Medii i tam na tym na tej równinie babilońskiej niezbyt dobrze się czuła. Dlatego ten budynek ze swoimi tarasami miał imitować góry. W Babilonie znajdowała się wieża Babel, resztki tej wieży, które jeszcze wtedy, w tamtych czasach istniały. Dopiero Aleksander Macedoński rozkazał ją rozebrać, bo miał zamiar wybudować ją na nowo, ale w momencie, kiedy została rozebrana, zanim rozpoczęto budowę na nowo wieży, Aleksander Macedoński zmarł. Pamiętamy z Księgi Daniela tą historię, kiedy Nebukadnezar wyszedł na taras swojego pałacu, zobaczył piękny, potężny Babilon i wypowiedział te słowa: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Wiecie, on miał prawo, tak po ludzku rzecz biorąc, powiedzieć te słowa. Kiedyś szukałem
zdjęć w internecie cegieł, z których jest zbudowany Babilon, dlatego że w starożytności był taki zwyczaj, że gdy formowano cegły, formowano je w takich drewnianych foremkach, gdzie były napisy, pismem klinowym oczywiście wykonane, które odbijały się potem na glinie i kiedy ona była wysuszona, zachowywały się. Tutaj jest przykład jednej z takich cegieł, na której jest napis mówiący o osobie, która rozkazała z tych cegieł wybudować jakiś budynek. Na tych cegłach najczęściej jest imię Nebukadnezar. Tutaj inna taka cegła, która też posiada na sobie ten napis. I wiecie, ja myślałem, że gdzieś na stronie internetowej jakiegoś muzeum znajdę te zdjęcia, natomiast znalazłem je na serwisach aukcyjnych, bo za $100-200 można sobie taką cegłę kupić, postawić na kominku, dlatego że jest ich takie mnóstwo. Ale dlaczego wam o tym mówię? Przez wieki Pismo Święte było poddawane krytyce. To, co powiedziałem wam o tym teologu, który w taki sposób opisał powstanie Księgi Daniela, to jest jedna z rzeczy, ale wielu ludzi, zwłaszcza w epoce oświecenia, XVIII, początek XIX wieku, poddawało w wątpliwość to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, każąc włożyć Biblię pomiędzy mity i bajki. I tak było między innymi z historią opisaną w 5 rozdziale Księgi Daniela o królu Belsazarze. Dlaczego? Księga Daniela przedstawia Belsazara jako ostatniego króla Babilonu. Króla, który panował do momentu zdobycia Babilonu przez wojska Medów i Persów. Natomiast z historii wiadomo, że ostatnim królem Babilonu był Nabonid. I to nie podlega żadnej dyskusji, że faktycznie ostatnim królem, który panował do 539 roku przed naszą erą, był właśnie Nabonid. Na temat Belsazara milczały wszystkie źródła starożytne. Nie znaleziono ani jednej wzmianki, aby ktoś taki jak Belsazar istniał. Żaden historyk grecki ani rzymski na temat Belsazara nie napisał nic. Wszyscy zgodnie, przedstawiając historię Babilonu, przedstawiali, że królem, który panował w czasie podboju przez Medów i Persów, był Nabonid. Natomiast w Piśmie Świętym mamy opisaną ucztę Belsazara. Bardzo wdzięczny temat. Wielokrotnie malarze właśnie uwieczniali go na swoich obrazach. Chwila, kiedy władca Babilonu, wiedząc, że miasto otoczone jest przez wrogie wojska, wydaje ucztę, żeby pokazać swoje lekceważenie dla tych wojsk. Wiecie, Belsazar miał prawo czuć się bezpieczny w Babilonie, dlatego że Nebukadnezar bardzo mocno obwarował to miasto. Mury były niesamowicie grube. Na koronie murów mogły w pełnym biegu wymijać się rydwany. Tak były szerokie, tak grube. Jeżeli chodzi o bramy, bramy były bardzo dobrze zabezpieczone, dlatego że nad przejściem bramnym znajdowały się w murach ziemia wymieszana z kamieniami. W momencie zagrożenia nie tylko zamykano bramy, ale otwierano zasuwy, że ta ziemia zasypywała to przejście, więc wyłamanie nawet bram niewiele dawało, bo przejścia były zasypane. Babilon był bardzo dużym miastem, a w obrębie murów nad rzeką znajdowały się pola, które mogły być uprawiane i które mogły dostarczać przez lata żywności dla obrońców. Także Belsazar mógł kpić z wojsk Medów i Persów, które znajdowały się pod murami miasta. Mamy w Biblii opisaną taką chwilę, kiedy Belsazar, będąc już mocno pijanym, rozkazuje przynieść naczynia ze świątyni Boga, uprowadzone przez jego przodka Nebukadnezara w 605 roku i postanawia z tych naczyń wypić wino.
profanuje te święte naczynia. I wtedy pojawia się na ścianie ręka. Ręka, która pisze pewien napis. Nikt nie może tego napisu odczytać. Wiecie, kiedy ja byłem dzieckiem, to się zastanawiałem, co to byli za uczeni, że nie potrafili przeczytać tego napisu. Dopiero później, kiedy coś dowiedziałem się na temat języków semickich, to zrozumiałem, o co chodziło. W językach semickich zapisywało się zawsze tylko i wyłącznie spółgłoski. Nie zapisywano samogłosek. Czyli był to taki jakby rebus. Jeżeli ktoś chciał odczytać te słowa, nie znając kontekstu, mógł sobie z tym nie poradzić, dlatego że ten zlepek samogłosek, w zależności od tego, jakie zlepek spółgłosek, w zależności od tego, jakie samogłoski by się tam włożyło, mógł znaczyć wiele różnych wyrazów, prawda? Mieć wiele różnych znaczeń. Dlatego nikt nie potrafił tego odczytać, bo nikt nie znał do końca tego kontekstu. I wtedy w tej historii, którą wielu ludzi od wieków przedstawiało jako zwykłą baśń, bajkę, pojawia się prorok Daniel. I chciałbym, żebyście zwrócili teraz uwagę na pewien szczegół. Belsazar, kiedy nikt nie potrafił mu odczytać tego napisu, wypowiada taką obietnicę, że ten, kto będzie w stanie odczytać ten napis, zostanie przez niego bardzo hojnie wynagrodzony i że będzie panował w królestwie. I tutaj jest taki bardzo istotny szczegół. Wiecie, w bajkach, kiedy czytamy, gdy król daje komuś jakieś takie szczególnie trudne zadanie, to obiecuje mu połowę królestwa, księżniczkę za żonę, albo to, że będzie panował w królestwie jako drugi po tym królu, prawda? Natomiast w księdze Daniela czytamy, że Belsazar obiecał temu, kto odczyta ten napis, że będzie panował jako trzeci w tym królestwie. I to jest taki drobny szczegół, na który możemy w ogóle nie zwracać uwagi, kiedy czytamy księgę Daniela, bo co to za znaczenie ma drugi, trzeci, czwarty, prawda? Tam z reguły interesują nas inne rzeczy. Ale wiecie, Pan Bóg niesamowicie zadbał o to, abyśmy my mieli dowody na wiarygodność Jego słowa. Gdyby to była bajka, gdyby faktycznie to były rzeczy opisywane z fantazji, zakładam, że byłaby tam obietnica, że ten, kto odczyta ten napis, będzie drugim w królestwie po Belsazarze. Ale Belsazar mówi o tym, że ten, kto odczyta ten napis, będzie trzecim. Jednym z najważniejszych eksponatów Muzeum Brytyjskiego, który bardzo sobie szczegółowo oglądałem, kiedy tam byłem, jest cylinder Cyrusa. Dlatego, że cylinder Cyrusa zawiera opis zdobycia Babilonu. 13 października 539 roku przed naszą erą wojska Medów i Persów oblegające Babilon mogły wejść do środka dzięki pewnemu fortelowi, jaki został przez Cyrusa wymyślony. Cyrus polecił wykopać kanał, którym skierowano wody Eufratu w inną stronę, tak że nie płynął tej nocy pod murami Babilonu. Koryto rzeki wyschło i wojska medoperskie mogły wejść tym wyschniętym korytem między mury wewnętrzne, które nie były przez nikogo pilnowane. Natomiast niektórzy z mieszkańców Babilonu zdradzili Belsazara, otworzyli furty, które były w tych murach. Żołnierze wdarli się do środka, pokonali obrońców i w Piśmie Świętym czytamy, że tej nocy zginął Belsazar. Prawdopodobnie większość ludzi, którzy ucztowali razem z nim, też zostali wtedy wymordowani przez żołnierzy medyjskich i perskich. I teraz, co z tym Belsazarem? Dlaczego o nim tak mówimy? Wiecie, pewne znamienne słowa powiedział Pan Jezus do Żydów, kiedy rozmawiając z nim, zarzucili mu, że te dzieci, uczniowie chwalą go, dając mu taką boską chwałę, Hosanna synowi Dawida. I mówili, aby ich uciszył. Pan Jezus wtedy powiedział,
Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, to zaczną krzyczeć kamienie. I wiecie, kiedy obrońcom autorytetu Pisma Świętego kilkaset lat temu już zaczęło brakować argumentów na odparcie zarzutów naukowców epoki oświecenia i późniejszych, Pan Bóg sprawił, że faktycznie kamienie zaczęły krzyczeć. W piaskach pustyni Egiptu i Iraku zaczęto odkrywać miasta znane z kart Pisma Świętego, a w tych miastach zaczęto odkrywać kroniki, tabliczki, cylindry, które zaczęły nam pokazywać rzeczy, które wcześniej znaliśmy tylko i wyłącznie z Pisma Świętego. Bardzo ciekawy cylinder został znaleziony na przykład w mieście Sippar. Jest to cylinder, który jest nazwany cylindrem Nabonida, dlatego że ten król rozkazał spisać tam pewne rzeczy na tym cylindrze. I cylinder ten mówi o osobie o imieniu Belszar-Uzur. Bardzo podobne do tego, jak czytamy w Piśmie Świętym Belsazar, prawda? A co tam na tym cylindrze jest napisane? I tak oto Belsazarowi, wywyższonemu synowi mojemu potomkowi, włóż w serce cześć dla wielkiego bóstwa, oby nie ulegał grzechowi, oby nasycił się obfitością życia, oby cześć dla wielkiej boskości mieszkała w sercu Belsazara, mojego ulubieńca, pierworodnego syna. Nagle okazuje się, że to, że historycy starożytni w ogóle nic na temat Belsazara nie pisali, nie oznaczało, że człowiek taki nie istniał. Na tym cylindrze odczytujemy, że faktycznie istniał ktoś taki jak Belsazar i do tego dowiadujemy się, że był pierworodnym synem ostatniego króla Babilonu, Nabonida. W mieście Ur został odnaleziony również cylinder Nabonida, w którym też opisany jest jego syn Belszar-Uzur. Natomiast najciekawsza jest kronika Nabonida, która w dużym fragmencie się zachowała, z której dowiadujemy się, że Nabonid w pewnym okresie swojego panowania postanowił opuścić Babilon i wyjechał z Babilonu na kilkanaście lat. Natomiast współpanującym uczynił swojego syna Belsazara. Także Nabonid przebywał w pewnym oddaleniu od Babilonu, w innych rejonach Królestwa Babilońskiego, natomiast władzę królewską przez wiele lat w Babilonie sprawował w jego imieniu jego pierworodny syn Belsazar. Wiecie, gdyby Księga Daniela faktycznie była baśnią, nie byłoby w niej opisanych takich dokładnych szczegółów, które w starożytności bardzo szybko uległy zapomnieniu. Dopiero odkrycia archeologiczne ostatnich 200 lat wyjawiły te sprawy, wyniosły je na światło dzienne. Gdyby ktokolwiek inny pisał Księgę Daniela, na pewno nie znalazłoby się tam stwierdzenie, że Belsazar obiecał za odczytanie tego napisu, że ten, kto tego dokona, będzie trzecim w królestwie. Dlatego, że już 100, 200, 300 lat po tych wydarzeniach nikt nie wiedział, że Belsazar w ogóle kiedykolwiek istniał i tym bardziej nikt nie wiedział o tym, że to on był drugim panującym w tym królestwie. Dlatego nie mógł nikomu obiecać, że będzie drugim, co najwyżej mógł obiecać, że będzie trzecim. Pan Bóg niesamowicie prowadzi swój lud. Pan Bóg niesamowicie prowadzi tych, którzy chcą poznać Jego Słowo, którzy chcą Jego poznać i daje nam możliwość odkrywania tych tajemnic. Pan Bóg przekazał nam w Piśmie Świętym wiele informacji. Wiele informacji, które mogą być zakryte dla oczu, które nie są zdecydowane popatrzeć na te tajemnice w taki sposób, w jaki oczekuje od nas Pan Bóg. Ale Bóg poprzez swojego Ducha chce nas wprowadzić we wszelką prawdę i pokazuje nam to, co wydarzy się w przyszłości po to, żeby wzmocnić naszą wiarę.
A przez odkrywanie rzeczy z przeszłości nagradza nas za to, że szukamy, za to, że drążymy te tematy i chcemy poznać, jakiego mamy wspaniałego Boga, który nas prowadzi. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie tylko możemy zaufać Księdze Daniela, możemy zaufać całej Biblii, możemy zaufać temu, co tam jest zapisane. Najważniejsze jest to, że tam jest zapisane, że nasz Bóg czuwa nad nami i że On położy kres temu światu grzechu, jaki znamy, po to, żeby dać nowy świat, nową ziemię, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie grzechu, gdzie nie będzie łez, smutku, gdzie będziemy mogli żyć w obecności naszego Zbawiciela w szczęściu. Wspominaliśmy na początku o śnie Nebukadnezara. W tym śnie z reguły skupiamy się na posągu, ale najważniejszy fragment tego proroctwa to jest ten kamień. Kamień, który symbolizuje skałę zbawienia Jezusa Chrystusa. W proroctwach mamy przedstawione różne wizje. Przemawiają do naszej wyobraźni. Mamy bestie, które symbolizują imperia, królestwa, moce polityczne. Mamy inne symbole, które przedstawiają różne wydarzenia, różne instytucje. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy zawsze pamiętali, że te proroctwa mają nam pokazać, jakiego mamy wspaniałego Boga, który czuwa nad przebiegiem historii tego świata. Pomimo tego, że panuje tutaj grzech i że ta ziemia została na ten krótki czas oddana szatanowi, Bóg przywróci harmonię i chce, abyśmy my skorzystali z tego, co On dla nas przygotował, abyśmy nie stracili naszego dziedzictwa. Mówiąc o Księdze Daniela, możemy jeszcze zacytować jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus tuż przed swoją śmiercią, przed aresztowaniem, kiedy spotkał się z uczniami na Górze Oliwnej i mówił im o znakach zbliżającego się końca, powiedział: gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Te słowa pokazują nam też, że Księga Daniela jest autentyczna i że ta księga warta jest poznania i poważnego potraktowania. Razem z Księgą Apokalipsy przedstawia nam historię świata od tamtych czasów aż po odnowienie Bożego panowania na ziemi, na nowej ziemi, która zostanie na nowo stworzona. Pismo Święte przedstawia nam praktycznie od samego początku wielki konflikt pomiędzy dwoma systemami, symbolizowanymi przez dwa miasta. Z jednej strony Babilon, symbolizujący odstępstwo, pomieszanie prawdy z fałszem, symbolizujący zło, a Jerozolimą, miastem pokoju, które symbolizuje Boga i Jego panowanie. My wybieramy, po której stronie stajemy. Na koniec chciałem wam przeczytać piękne błogosławieństwo, jakie zapisane jest w Księdze Apokalipsy. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i to, co najważniejsze, zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Amen.